kupiliśmy nowego wielbłąda dla fundacji i nazwaliśmy go... Jakie papierosy palą wielbłądy? Kamele. Dość nietypowa sytuacja, bo w drodze powrotnej do Lare dosiadło się do nas trzech żołnierzy z karabinami, którzy się opiekują tutaj zwierzętami w tym, na tej sawannie. Krzysiu, zgodnie z obietnicą, twój chłopak dostał radio. Dom stoi tak jak stał. Przywieźliśmy baniak na wodę. Tutaj trochę jedzenia. Tutaj kolejna część z jedzonkiem i kolejna, jakże trzy torby. Zatrzymała nas policja za niebezpieczną pozycję na pace. Powiedzieliśmy, że jedziemy pomagać biednym z jedzeniem i było ok. Przyjechaliśmy do rodzinki Michała. Pamiętacie rok temu, jak nazwali nowonarodzone dziecko imieniem? Michael, Mati, Kimuś, Rimi. Nie wiem, czy pamiętacie, z zeszłego roku czyściliśmy dzieciakom dom cały. Paliliśmy wszystko, co mieli w domu. I takich dwójka smutnych dzieciaków z gigasami było. A tutaj patrzcie, jakie wesołe. Robili drogi, tak jak robią teraz te drogi, nie? I spychacz przejechał i pod gąsienicę, tylko bo tak miękka ziemia, że on się zapadł, nóżka mu się zapadła, ale i tak mu połamała. I później miał strzywano. Good no, boy! Dobrze, że good stało. Strong boy! Tymi dzieciakami opiekują się dziadkowie, bo niestety, ale rodzice zmarli. Obstawiam, że w tym miejscu śpią. To jest dziadek. Babci niestety nie ma w okolicy, bo poszła pracować. Ten dziadek naprawdę jest rozgarnięty. Myślę, że babcia też, bo jest w pracy o 17, to znaczy, że dużo pracuje. Także jeśli chcecie im pomóc, to wpłacajcie pieniądze na naszą zbiórkę. Spożytkujemy wasze pieniądze mądrze. Ta babcia z poprzedniego ujęcia miała złamaną nogę i za łóżkiem przywiązali jej cegłówkę do tej nogi, żeby ta noga się krzywo nie zrosła, i zbierali pieniądze. Przez miesiąc babcia leżała z niezrośniętą nogą we własnym łóżku. No to teraz już w 100% dom jest skończony, pamiętacie? Tam był ten zniszczony, tutaj pewnie będzie jakiś składzik, a tutaj sami sobie wybudowali toaletę, patrzcie. Teraz tylko dół kopią, jak dół będzie wykopany do końca, to postawią toaletę na górę. Niesamowite. A dół jest ogromny, nie widać końca. Tak dom wygląda w środku, łóżko piętrowe dla dzieciaków. Tutaj jeszcze resztka materiałów, bo na ubikację, także żeby nie było, że oni tak trzymają w domu, to jest tylko tymczasowe. Super, super. Przyjechaliśmy dzisiaj do wioski Kisimani, gdzie dzieciaki uczą się w szkole zrobionej z krowiego łajna. I have the chalk? Where? Parafia to wzięła i dzięki parafii z rządu otrzymaliśmy pieniążki na następne klasy. I to, co wam mówiłam, że to jest właśnie jest to, tylko dotąd jest doprowadzony prąd. Tak. Ze względu na to, że szkoła jest państwowa, muszą mieć dostęp do laptopów tych państwowych. To jest taki rządowy program. I te pancerne drzwi, okien nie ma. Niczego nie ma w żadnej klasie. Przedstawię wam teraz największy paradoks tego miejsca. Gawamentowkę, nie? Digital Schools. I to jest program rządowy. Z projektorem od razu. Jakby tego było mało, jeszcze mamy projektor. Szkoła z krowiego łajna na sawannie z tabletami, projektorem. Nawet takich rarytasów nie ma w Lare u siostry. Krowie łajno, cegły i kontakt. Zapraszam na lekcję. Dzisiaj pokażemy różnicę, dlaczego
czym różni się angielski w Europie i angielski w Afryce. Good morning! We have to repeat. Are you ready? Aleluja, 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 Polonia, aleluja, 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 Polonia. Na wyjazdy my jeździmy i krzyczymy ile sił, aby klub nasz ukochany mistrzem Polski znowu był. No dobra, to by było na tyle z odcinka ze szkoły na Sawannie, ze szkoły zrobionej z krowiego łajna, gdzie mają tablety. Dość dziwne miejsce, specyficzne, ale dzieciaki z roku na rok mają coraz lepsze efekty, dlatego warto im pomagać. Wspierajcie naszą zbiórkę. Za wasze pieniądze adoptujemy dzieciaki, dzięki wam, dzięki waszym pieniądzom mogą chodzić do szkoły, mogą jeść i funkcjonować jak normalny człowiek.